Jedną z podstawowych cech dobrego wywiadowcy jest umiejętność wzbudzania w ludziach zaufania. I nie jest to wcale takie proste. Witam pana. A, witam. Jak się pan czuje? Ja bardzo dobrze. A skąd pan pochodzi? Z Włoch niedawno przyjechałem. Zaczęło się od spotkania w parku. Nawiązała się kolejna znajomość, którą mogliśmy wykorzystać. Jako wysoko postawieni zorganizowaliśmy spotkanie, na którym mogliśmy zebrać bardzo ciekawe i potrzebne nam informacje. Dzień dobry. Witam panią. Jest pani przedstawicielką Japonii? Tak, to ja ze mną miała się pani spotkać. Chciałam się zapytać, czy Japonia ma w planach atakować Związek Radziecki? Nie, plany zupełnie się zmieniły. Atakujemy kogo innego. Rosja zostaje. Michał podaje się za szwajcarskiego biznesmena, a Jelizatiewa za Polkę. Z Polski nawiązują kontakty i będąc centrum zainteresowania, są bardziej uświadomieni. Donoszą wszystko, co słyszą i widzą. Pozyskują informacje.